Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars. Dziecko, no musicie przyznać, że po polsku ta nazwa nie brzmi najlepiej, więc lepiej będzie mówić na przykład The Child lub Baby Yoda. Zestaw ten ma numer katalogowy 75318, został wydany w 2020 roku, posiada 1073 elementy, jego cena katalogowa to 379,99, a sam zestaw jest przeznaczony dla osób w wieku od 10 lat. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że trochę ten zestaw właśnie nie mieści mi się w kadrze, a teraz obejrzyjmy sobie pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, gdzie to mamy wszystkie funkcje zabawowe tego właśnie zestawu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Przejdźmy sobie zatem teraz do unboxingu tego zestawu. Jak widzicie, ułożyłem ten kadr właśnie w taki sposób i mam nadzieję, że w miarę tutaj szybko uda mi się otworzyć to pudełko. No zestaw jest naprawdę spory. Jak też pewnie wiecie, ja zazwyczaj takich większych zestawów nie recenzuję u siebie na kanale, a to właśnie przez to, że mam dosyć ograniczony kadr. Ale postanowiłem, że tego właśnie Baby Yodę mocno chciałbym nagrać, więc oto właśnie powstaje ten film. Do otwarcia zostały mi już w sumie boki, które też już swoją drogą otworzyłem, a teraz myślę, że mogę już wysypać zawartość tego zestawu. Jest tutaj naprawdę dosyć sporo tych woreczków, sama instrukcja, a w środku, jak już widzicie, przynajmniej staram wam się to pokazać, nic już nie ma. Pozwólcie, że sobie to pudełko szybko jeszcze złożę w taki sposób, no i może gdzieś tutaj, o, takie postawię, no i tak go jakoś za dobrze nie widać. Na początku przejdźmy sobie do instrukcji, która jest naprawdę dosyć sporych rozmiarów. Jest ona też w sumie dosyć gruba. Mam nadzieję, że ostrość mi jakoś dobrze to wyłapie. No i spójrzmy sobie na tył tej instrukcji. Mamy tutaj oczywiście spis elementów. Dalej mamy reklamę zestawów ze Star Warsów oraz figurek do nich. Tutaj jest reklama gry LEGO Star Wars Skywalker Saga, zestaw po zbudowaniu, a sam zestaw będziemy sobie budować przez 157 stron. Nie widzę tutaj nigdzie tej naklejki do zestawu, więc to mnie ciekawi, czy ona mi gdzieś tutaj wypadła. O, jest właśnie naklejka, zobaczcie, tak się ona prezentuje. No naprawdę jest ona dosyć ładna, ale pewnie będę się sporo stresował, żeby ją jakoś fajnie nakleić. A co do woreczków? No to mamy tutaj worek numer 1, numer 3, numer 8. Wydaje mi się, że może to być ostatni worek. Następnie mamy 4, potem jest 2, 7. No jak widzicie, wszystko mi się tutaj niestety wali. Potem jest 6 i na samym końcu 5. Także 8 worków z klockami. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo szelest jest tutaj niesamowity. No to mi chyba nie pozostało nic innego, jak wzięcie się za budowanie tego zestawu. Powiem wam, że mocno nie mogłem się doczekać, żeby go sobie zbudować, bo przez serial The Mandalorian Baby Yoda jest na pewno jedną z moich ulubionych postaci w całym uniwersum Star Wars. Tak prezentuje się ten zestaw po zbudowaniu. Ja wam powiem, że budowałem go około 2 godziny i był to naprawdę fajnie oraz przyjemnie spędzony czas. Samo omawianie zaczniemy sobie od tej podstawki. Jeżeli chodzi o tą podstawkę, to według mnie jest ona naprawdę świetnym dodatkiem w tym zestawie. Z nią na półce ten zestaw prezentuje się w taki naprawdę fajny oraz kolekcjonerski sposób. A co my w ogóle tutaj mamy? Zobaczcie, tak to się prezentuje z bliska. W tym miejscu znajduje się taka oto plakietka z informacjami. Niestety to jest naklejka, szkoda, że nie jest to nadruk, no ale co możemy z tym zrobić? Ja wam powiem, że naprawdę sporo, ale to sporo stresu się najadłem, żeby tą naklejkę nakleić w miarę równo i mam wrażenie, że całkiem nieźle mi to wyszło. Dobra, przejdźmy sobie teraz do tych informacji, jakie tu mamy. Na samej górze znajduje się nazwa serii, czyli Star Wars. Następnie mamy nazwę postaci, czyli The Child. Po polsku jest to oczywiście dziecko. Ja bym wolał, żeby tu było napisane Baby Yoda, ale to jest taka bardziej potoczna nazwa, więc w sumie nie dziwię się, że LEGO jednak wybrało właśnie tą tutaj nazwę. Następnie mamy kilka informacji o samej postaci, takich jak miejsce pochodzenia oraz gatunek.
które są nieznane. Następnie mamy wiek, czyli 50 lat, potem jest wzrost, czyli 0,337 metra. Następnie mamy takie miejsce pojawienia się tej postaci, czyli serial The Mandalorian. No i na samym końcu ulubiona zabawka, czyli jakaś gałka od dźwigni w Brzeszczocie. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy taką bardzo fajną grafikę Baby Yody w dwóch kolorach, czyli niebieskim oraz czarnym. No i ja Wam powiem, że ten element na tej naklejce naprawdę bardzo mi się podoba. Z tyłu ta podstawka prezentuje się właśnie w taki sposób. Mamy tutaj dwa takie asekuracyjne elementy. Bez nich też się to trzyma, no ale jak już są, no to spoko. Sama ta plakietka jest na takich zawiasach, można tym sobie w takim stopniu regulować. Wiadomo, jest to bardziej, żeby ustawić tą plakietkę pod kątem, no ale zawsze jakąś tam małą możliwość regulacji tutaj mamy. No i zostało nam ostatnie miejsce do omówienia, czyli właśnie ten tutaj segment, gdzie to mamy figurkę w skali minifigurkowej Baby Yody. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Ma całkiem fajny nadruk na torsie, główka jest gumowa, można nią obracać o 360 stopni, można ją również wyczepić. Od góry tak to się prezentuje, jest tutaj taka fajna fakturka, no i z boku oraz od tyłu ta figurka wygląda właśnie w taki sposób. Tak jak mówiłem zresztą w recenzji Kłopotów na Tatooine, według mnie Baby Yodę mogliby wykonać trochę lepiej, no ale jak już jest tak, no to niech tak zostanie. Powiem Wam, że według mnie ta podstawka jest na pewno potrzebna w tym zestawie, bo to właśnie z nią ten zestaw ma taki bardziej kolekcjonerski charakter. No to omówmy sobie teraz tego Baby Yodę. Na pewno wypada tutaj pochwalić projektantów, bo przynajmniej według mnie naprawdę bardzo dobrze odwzorowali tą właśnie postać. Pozwólcie, że ja sobie tego Baby Yodę wezmę tutaj trochę bliżej, bo samo omawianie zaczniemy sobie od jego ubrania, a tak mi będzie po prostu łatwiej Wam je pokazać. Zobaczcie, tak się ono prezentuje. Jest ono zbudowane w całości z elementów w kolorze Dark Tan. Do jego budowy użyto sporo rodzajów różnych elementów, takich jak płytki, tile, wedge, skosy, briki czy nawet jakieś serki. No i wszystko to daje naprawdę bardzo ładną oraz spójną całość. Mamy pełno jakichś pofałdowań materiału. Wszystko to wygląda naprawdę bardzo dobrze, no i mi się to podoba. Na górze mamy jakby jakiś kołnierz, z tyłu znajduje się chyba jakiś kaptur, fajnie się to prezentuje. No i dodatkowo jeszcze w tych miejscach mamy rękawy, z których wychodzą ręce, a same te rękawki są zakończone właśnie w taki gładki sposób. No i moim zdaniem wygląda to również naprawdę bardzo dobrze. Teraz przejdźmy sobie do tej lewej rączki. W niej Baby Yoda trzyma swoją ulubioną zabawkę, czyli gałkę od dźwigni w Brzeszczocie. Jest to taka oto srebrna kulka. Tutaj mamy jednego groszka, żeby oczywiście można sobie było ją jakoś wczepić mu do rączki, ale pozwólcie, że ja ją odłożę, bo często przy jakimś lekkim tyrknięciu lubi się po prostu ona wyczepić. Wróćmy sobie więc teraz do jego lewej ręki. Zobaczcie, tak się ona prezentuje. Jak widzicie, Baby Yoda ma w swoich rękach tylko 3 palce. Tak się prezentuje ta ręka. Jest ona na stawie kulkowym, więc jej ruchomość jest naprawdę spora. Możemy też sobie ruszać palcami. No niestety ten się właśnie dosyć często odczepia, ale palcami możemy sobie ruszać góra-dół oraz lekko na boki, co prezentuje się właśnie w taki sposób. Druga ręka prezentuje się praktycznie dokładnie tak samo, z tym, że jest to po prostu odbicie lustrzane. Również możemy sobie tymi palcami poruszać, ale zakres ruchu samą ręką jest trochę mniejszy, co możecie teraz właśnie zobaczyć, ale powiem Wam, że te ręce wyszły całkiem spoko. Ale na pewno też bardzo spoko wyszła ta głowa, która moim zdaniem jest naprawdę świetnie odwzorowana. Na początku pokażę Wam może, w jakich płaszczyznach może się ona ruszać. Samą głową możemy sobie lekko poruszać do przodu oraz do tyłu, również góra-dół, no i sama głowa kręci się o 360 stopni, co jest na pewno całkiem spoko opcją, jeżeli chodzi o pozowalność właśnie tego Baby Yody. Dodatkowo jeszcze możemy sobie ruszać uszami do góry oraz do dołu, co lekko na pewno zmienia ekspresję twarzy. Gdy te uszy są do dołu, to na pewno Baby Yoda wygląda na trochę bardziej smutnego, a gdy są do góry, no to wygląda tak weselej, przynajmniej w moim odczuciu tak to właśnie jest. Dodatkowo jeszcze możemy sobie poruszać jego buzią. Zobaczcie, możemy ją otworzyć w takim stopniu. W sumie można ją otworzyć właśnie w sumie tak nawet na fulla, ale wtedy jest ją dosyć ciężko zamknąć. No i ten element też sobie lubi odpaść, ale pozwólcie, że to z powrotem sobie tutaj właśnie przyczepię. No i też na pewno na minus, że widać tutaj elementy w innych kolorach. Tak samo jak tutaj, zobaczcie, widać takie szare płytki. No nie wygląda to najlepiej, no ale nic z tym za bardzo nie możemy zrobić. Jeżeli chodzi o oczy, to są one czarne.
Dodatkowo mają jeszcze tutaj taki oto brązowy nadruk, no i wyszły one całkiem spoko. Nos też wyszedł moim zdaniem również spoko i też na pewno na taki chyba największy minus w tej głowie zasługują uszy z tyłu. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No niestety widać tutaj te piaskowe elementy, nie jest to jakoś najlepiej zakryte, ale przynajmniej próbowali. Myślę, że lepiej byłoby to dosyć ciężko zrobić. Przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, gdy ruszamy sobie uszami od tyłu. Też ładnie jest cała ta głowa tutaj z tyłu właśnie wymodelowana. Mi się to bardzo podoba. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do przodu, no bo powiem wam, że ten Baby Yoda wygląda naprawdę uroczo oraz świetnie. Mega wszystko tutaj dobrze wymodelowali. Trochę też średnio wyglądają tutaj te serki, no ale powiem wam, że ogólnie cały ten Baby Yoda bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Zobaczcie jeszcze, jak prezentuje się on od góry. Mamy tutaj na pewno trochę studów, a od dołu wygląda to właśnie w taki sposób. Są tutaj płytki, więc jakoś wczepić się go będzie dało. Jest tutaj na pewno kilka minusów, ale powiem wam, że całościowo ta właśnie postać w wersji takiej większej, zbudowanej z Lego, bardzo mi się podoba. Skoro też już go sobie omówiliśmy, tak jak i podstawkę, no to teraz przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, powiem wam, że ten zestaw bardzo, ale to bardzo przypadł mi do gustu. Baby Yoda jest naprawdę świetnie odwzorowany, nawet pomimo tych kilku drobnych minusów, po prostu mega mi się on podoba. Dodatkowo jeszcze ta podstawka z Baby Yodą w skali minifigurkowej jest takim naprawdę fajnym kolekcjonerskim elementem i ten zestaw na półce na pewno będzie prezentował się świetnie. Według mnie jest on naprawdę super. Zobaczcie sobie teraz jeszcze na elementy zapasowe. Jak widzicie, jest tutaj kilka takich drobnych, fajnych elementów, które zawsze gdzieś tam przy wykończeniu makiet się przydadzą. A wracając jeszcze na chwilę do tego zestawu, powiem wam, że on po zbudowaniu w sumie z miejsca stał się jednym z moich ulubionych w mojej kolekcji i ja wam ten zestaw naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam. Będzie też świadczyć o tym moja ocena, jaką będzie 10 na 10. Wy w komentarzach piszcie, jak wy oceniacie ten zestaw oraz co ogólnie o nim sądzicie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!